Dobry wieczór Państwu, z tej strony Rafał Siomindes. Mam przyjemność komentowania dla Państwa walki MMA na 6. charytatywnej gali w Żarach. Start, zaczęło się. Na razie widzimy walkę w stójce. Zawodnicy no, próbują się, wiadomo, trzeba ostrożnie, bo tu każda akcja może zakończyć walkę. Więc w tej chwili następuje rozpoznanie, próba bokserska. Ładnie lewy sierp wszedł. Oj, piękna akcja bokserska Tomka. Bardzo ładna wymiana. I w tej chwili clinch. I Tomek uwiesił się w bardzo sprytny sposób, uniemożliwiając ruch przeciwnikowi. Bardzo udany początek dla Tomka. Wieszając się na przeciwniku również go zmęczył. Proszę zwrócić uwagę. Oj, teraz zawodnik z czerwonego narożnika wykonał piękne kolano z wyskoku. I walka może stać się teraz wyrównana. High kick. High kick i ciosy młotkowe. Zawodnik na rożniku czerwonym high kickiem sprowadził Tomka na ziemię i w tej chwili próbuje kończyć walkę akcjami bokserskimi i udało się. Po gradzie ciosów wygrywa narożnik czerwony. Walka bardzo emocjonująca. Zarówno narożnik czerwony, jak i niebieski pokazali umiejętności do walki. Gratulujemy Wam, panowie. A w walce wieczoru wygrywa Arkadiusz Morzewski! Jak Państwo widzą, to była rywalizacja sportowa. Zawodnicy podchodzą, gratulują sobie, teraz idą do trenerów swoich przeciwników. To bardzo ładny gest, to jest sport. Była chwila walki, a w tej chwili już zawodnicy gratulują sobie dobrego pojedynku, bo był to dobry pojedynek. Była to ostatnia walka 6. charytatywnej gali w Żarach pod patronatem kampanii Muay Thai przeciw narkotykom oraz fundacji Start Sport. Zachęćmy młodzież do sportu. Licytowaliśmy na rzecz dzieci ze szkoły podstawowej nr 3, aby wspomóc ich w szkoleniach języków obcych.